Chcę trochę przepić pieniędzy u konkurencji. Znaczy wygrać oczywiście, jak zawsze. Najpierw rulecia. Dawaj na rulecie za 500. Tym razem zrobimy... 500 na 0. Bo mnie stać. Proszę bardzo. Gram. Jak 0 wypadnie, to chyba wyjdę z siebie, nie? Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Dzyń, 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 7 rano, proszę wyjść, proszę wyjść! Wszyscy proszę opuścić kasyno, natychmiast. Dobra, to tak, weźmy stół od pokera. Dobra, wziąłem stół od pokera. Teraz tak, dwa stoły pokerowe. Stawimy jeden tu, drugi tu. No tak, prawie że równo, nie? Krzesełka. Kurde, tylko że ja odwrotnie to chciałem dodać, powiem szczerze. Żeby ten, żeby krupier był... Krupier był od drugiej strony, nie? Wiecie o co chodzi. Jeszcze raz. Tak chyba musi być, nie? Bo krupier chyba stoi... No chyba tak stoi, tak mi się wydaje, ale... Pewnie nie jestem. O, teraz jest git. Dobra, gituwa. Teraz tak, rulety. Dawaj te rulety. Tutaj ludzie z tej strony będą, nie? Jakbyśmy tak się ustawili. Dobra. What? Dobra, git. I teraz krzesła. Git. Mam nadzieję, że tutaj nie będą mieli wystarczająco miejsca. Nie no, jest sporo miejsca. Wydaje mi się, że jest okej. Okay. Tak mi się wydaje. I teraz ciebie zabieram. I teraz to jest... Blackjack. Blackjacka też tutaj możemy ustawić w ten sposób. O, że tu będą automaty, to też. Chociaż automaty będą tutaj, będę mógł postawić w sumie, no, bez kitu. Żeby tutaj nie nachodziły na siebie, nie? Aha. Dobra, są krzesełka. Bardzo dobrze. Jeszcze jeden stół by się przydał, ale nie stać mnie na takie rzeczy. Jak postawić ten stoły do tego? No to jest taka przestrzeń w środku, tak średnio mi się to podoba. Ewentualnie tu będzie może jeszcze, nie wiem, jedną ruletę wsadzić, ale wątpię. No może być taka przestrzeń w sumie w środku. No, no dobra, whatever. Bo tu bym chciał tak, naprzeciwko drugi stół do blackjacka, na którego mnie nie stać. No, na razie tego tutaj tak randomowo zostawię. Jak kupię drugiego blackjacka, to go tu ustawimy i ewentualnie tutaj będą jeszcze właśnie stoły do tego, do kości, nie? Tak tutaj, o, dwa takie stoły do kości. I tak będzie git. Tylko, że teraz chyba od nowa muszę nająć krupierów? Czy ja zwolniłem tych krupierów? Chyba ta. Ta, idą. Zobacz, jaka armia. Tu, 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 tu. Dobra, pasuje robota. Tylko, że szkoda, że musiałem im dwa razy zapłacić, nie? Że jak przestawiasz stół, to jakby usuwasz tego krupiera. Bez sensu trochę. Kurde, ona z tej strony stoi. Ja myślałem, że ona z tej strony będzie stała. Aj, to mogłem inaczej to ustawić. No ale no, dobra, już nie chce mi się. Nie chce mi się tego teraz poprawiać. Niech tak stoi i pasuje. Dobra. Musimy ten zamknąć, przespać się. Zbyszek, widzimy się rano. Pyk. I pasuje. Siu, siu, siu. Otwieramy. I się biznes kręci. Teraz, po dzisiejszym dniu, na pewno tak. Jeszcze jeden stół do... Blackjacka i fajnie by było 5 maszyn kolejnych kupić, jakieś dekoracji, no bo tu w ogóle dekoracji nie mamy teraz. Ale dwa stoły kolejne są operacyjne, więc teoretycznie przychód powinien być o wiele większy, tak mi się wydaje. Jak tam, Zygmunt? Zygmunt tu czeka, co tutaj jest? Simple syrup, honey syrup, jest, bitter, zobacz, wszystko ma tu gotowe. Limonki, cytrynki, pomarańczka, nożyk, słomki. Kurde, pełny bar, można powiedzieć, pełny bar. Jak tam, Jolanta? O, Jolanta tutaj pilnuje. Jolanta to wszystko robi tu. Wszystko, dosłownie wszystko. Dobra, jak tutaj sytuacja z kasynem online? Tysiaka, no to nie jest jakoś dużo, ale zawsze coś, nie? W sumie to już mógłbym ten drugi stół do blackjacka postawić, nie? Tylko krzesła muszę dokupić, bo chyba krzesła mi się skończyły też. Stoły... Minus 18 mam krzeseł, to ciekawe. To bardzo ciekawe. Blackjack, pyk. Dlaczego? O, dobra, weszło. Krzesła. Blackjack, 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 blackjack. Dobra, brakuje jeszcze... Ile tutaj krzeseł wchodzi? Raz, cztery, sześć krzeseł. A mamy cztery, czyli jeszcze trzy krzesła. Nie, dwa krzesła. Dwa krzesła i krupiera muszę nająć. Find worker, hire. Idzie. Dobra, pyk. Jeszcze jeden stół, ale to do kości kupimy ten stół, nie? Dodawaj krzesła, pyk. Dobra. No i... Teraz tylko trzeba patrzeć, czy oni wszędzie mogą dojść. Czy używają tych stołów rzeczywiście. Ale chyba będzie git. Piękne kasyno, piękne. Teraz więcej slotów będzie trzeba dodać. To na to będzie 5000 potrzebne. Jakieś dekoracje, no tak mam nadzieję, że z 10 koła zarobimy, nie? 21, jeszcze będziemy otwarci przez 10 godzin. No jak w 10 godzin my do 10 koła nie dobijemy, to będę zmartwiony. No cześć, Jolanta, cześć. I później rozbudowa, kolejna rozbudowa. Piąty poziom pewnie dzisiaj też dobijemy, kasynka. Ciekawe, czy jeszcze jakieś inne rzeczy nam się odblokują. Poczekaj, aż idę zobaczyć, jak tutaj operacja trwa, to idę zobaczyć, co tam jeszcze będę mógł rozbudować. Poza tym, że większe kasyno i więcej stołów. A najpierw i tak musimy to wymaksować. Musimy mieć 5, 10...
slotów i jeszcze jeden stół będziemy mogli tutaj zmieścić. 15 tysięcy, kolejny poziom i później 20 tysięcy, piąty poziom. To będzie maksymalny i dom za 25 koła. Ale szczerze to nie wiem, czy ja nie zrobię tak, że za 15 tysięcy rozbuduję, później znowu tam wymaksuję te rzeczy i piątego poziomu nie będę kupował, tylko kupię sobie dom najpierw za 25 tysięcy. Nie, do baru nie trzeba krzeseł dać, bo on tam do stolików są zamszone drinki. Nikt tam przy barze nie siedzi. Cześć chłopaki, cześć, cześć. Boże, jaka ta gra jest pokraczna. Piękna, pokraczna gra. Tak brzydka i tak aż dobra. O, ta już leci, zobacz, widzisz, drinka wzięła i już rozdaje. I pasuje, i pasuje. A tutaj Diolanta tasuje. Proszę bardzo, przychodzi, kurde, tasuje elegancko, zoma, potasowane. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No i sporo miejsca z tyłu jest, tutaj można by jeszcze te. Bo nie wiem, jak w którą stronę będzie rozbudowa. Stawiam, że w tą stronę, to tutaj pod tą ścianą też by można jakieś slociki poustawiać. Normalnie. A $725 tutaj koszta naszego kasyna. No dobrze, i tak zarabiamy. I tak zarabiamy, 21 klientów w tej chwili mamy in-house. Ciekawe, czy kasyno rzeczywiście tyle zarabia. Kurde, mieć własne kasyno to trochę taki gigachat, nie? Być właścicielem kasyna. Ale to na pewno się wiąże z takimi brudami. Jakieś mafie, haracze, inne takie pierdoły. Raczej to nie jest taki najczystszy z biznesów, nie? Dobra, idę ten. Trzeba trochę już dekoracji tam pokupować. Jakieś świateł, nie świateł. Dekoracje, na pewno tak, lampy. Będziemy potrzebować te lampy. Ej, nie mogę więcej tych lamp, ale gówno. To te kupimy. Statua lwa. Dobra, mamy 5 slotów. Ja bym je tutaj poustawiał po prostu, jessa. Tylko ja bym to... Czekaj. Nie, to mi się nie podoba. Już inną ozdobę bym później jeszcze dał, nie? O, tutaj bym dał jedną ozdobę. O, pyk, pasuje. Tutaj się nie zmieści to. To na tej ścianie. Pyk, pięknie. Tak po 5, nie? W segmentach po 5 je ustawiać. Ciekawe, czy Edek nadąży je naprawiać, jak one będą się wszystkie psuły. Może będzie trzeba kolejnego woźnego wynająć. Dobra, krzesełka, dodaj krzesło i dodaj krzesło. I bęk. Mam jeszcze tutaj jakieś ozdoby. Dawaj tutaj jakąś taką, o, rękę węża przy barze. Tak, pięknie. Mam jeszcze jednego kwiatka, to tutaj możemy tego kwiatka postawić. Idealnie, przepięknie. Tom zaraz ten, jak się dzień skończy, to tam przestawimy. I teraz jeszcze chcemy kolejny stół do kości. Do kości i dwa krzesła dodatkowe. I stół do kości ustawimy jakoś, no jakoś tutaj je ustawimy. Tutaj i tutaj, tak, chyba w poprzek. Tak mi się wydaje, mam nadzieję, że się zmieszczą. No i już to zaczyna jakoś wyglądać, ty. Zaraz będzie piąty poziom. Renomy. Ciekawe, czy poziom renomy zwiększa ilość klientów, która przychodzi do twojego kasyna. Gdzie jest ten stół? Craps table. 1000. Więcej krzeseł. Dobra, pasuje. Już nawet możemy jedne tutaj ustawić. Cyk. Jak się hajs zgadza, to się hajs zgadza, nie? Czekaj, to jest... Oni będą siadać tutaj, a ja bym wolał, żeby tak siadali chyba. W ten sposób. I tutaj drugi postawimy tak. O, ten przestawimy tutaj. Chyba mają wystarczająco przestrzeni, tak mi się wydaje. Dobra, pasuje. I jeszcze jednego krupiera tutaj trzeba. Cyk, cyk. Za 3 koła mogę ich później przyspieszyć. Też nie będzie głupie, bo nie wiem, czy będę mógł to odblokować teraz, mam nadzieję. Zaraz zobaczymy, jak 3 koła mi wpadnie, to się tym zajmiemy. Zoba! Jaka jaskinia hazardu, degeneracji. Casino de Gringolada. Najpotężniejsze kasyno we wszechświecie. O, jest 3000. Zobaczę, czy mogę za te 3000 teraz to zrobić. I nie mogę. To zablokowane, nie da się. Ale gówno. Kurbo gówno. Dobra, pianisty jeszcze, ty. Właśnie, ty, może po środku po prostu pianistę postawimy. Nie wiem, jak duże jest to pianino. Pianino, ile kosztuje pianino? Dekoracje? Nie. Architektura? Takie te, o, takie barierki też trzeba postawić, ty. Kupuję. Bar, uzupełnić barze, no, tam jeszcze jest, ale whatever. Ty, gdzie jest pianino? O, tutaj. Golden Lion, pianino. 4500, ajajaj, drogie. Drogie fest. Iś! O! Że oni tutaj będą ten, tylko że w takim razie do tego lwa musimy przestawić, no. Tego lwa musimy przestawić, bez kitu, żeby się nie blokowali o to. Chociaż chyba nie powinni się blokować, czekaj. Jakbym to tak jakoś inaczej mądrze postawił. Chyba, że tutaj bym postawił tego, te lwy. Tak, tego dawaj. I na przykład tutaj go postawić, to będzie ładnie wyglądać, nie? No, pewnie, że tak. Zoba, takie bariereczki. A jak opinie w internecie na temat mojego kasyna? Jak teraz to wygląda? The games were not as exciting as expected, but I enjoy myself. I had a perfect night, everything was wonderful. Ty, nasze kasyno wreszcie dostaje dobre opinie. Nie, no jak my już jesteśmy królami życia. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Zaba, świrują na slotcach, bardzo dobrze. Czyli teraz co, musimy tak to przestawić. Mamy już maksymalną ilość stołów, maksymalną ilość slotsików. Ewentualnie jeszcze można by jakieś lampy tutaj zawiesić. O, mam na przykład taką lampę. Dawaj tu gdzieś, na środku taką, tam, pięknie. Czyli teraz, no, potrzebujemy 15 tysięcy, żeby jeszcze bardziej poszerzyć naszą operację. Tylko szkoda, że nie mogę przyspieszyć tych chłopów, nie? Tutaj z jakiegoś powodu nie mogę tego. Upgrade worker speed.
Może nie jest to odblokowane, znaczy dodane do gry jeszcze. Ta jakaś smutna, przygarbiona stoi, daj spokój. Dobra, zaraz siódma będzie, to ludzie wyjdą, to przestawimy to, ustawimy to ładnie. Pianino się postawi przy barze, żeby chłop tam przygrywał przy barze, ale na to mnie jeszcze dzisiaj nie będzie stać. I bardzo dobrze, biznes się kręci. Dobrze, ludzie wychodzą, bardzo dobrze. Zawijam, teraz żeby to jakoś mądrze tutaj postawić. Tak tu. Chyba jest git, nie? Krzesła, cyk, kurde, nie wiem czy tu, nie no chyba będą mieli przejście, mam nadzieję, że nie będą tu się blokować. Kurde, przepotężnie to wygląda, super, super kolego. Dobra, to mamy, jeszcze tutaj trzeba krupiera, bo mi usunęło, pyk, krupier wchodzi. A ty co? Iś, kurwa, zamykam, muszę kupić dom, to jest endgame. To jest endgame, żeby kupić sobie dom. Wielką willę za pieniądze zdegenerowanych ludzi, którzy przepili pieniądze w moim kasynie. Ciekawe, gdzie będzie ten dom tak swoją drogą, nie? Może tutaj? Tutaj jakoś tak to wygląda, nie? Tak nie wiem. Co, tę pożyczkę mam brać od ciebie, chopie? To ty możesz ode mnie brać pożyczkę. Ej, bo się zgubiłem. Tutaj gdzieś był chyba, nie? Tu, tu, tu i tu. A może to się po prostu zmieni w dom, jak kupię. No, jest taka opcja. Dobra, bo czas ucieka. Trzeba otwierać. Beskity, jak supermarket wygląda. No cóż, pozory trzeba stwarzać. Dobra, zobaczymy teraz. Teraz to jest ten dzień. To jest ten dzień maksymalnego zarobku. Zobaczymy jak na tym poziomie. Kasyno w pełni operacyjne, ustawione. Wiadomo, że jeszcze jakieś tam ozdoby, coś takiego popowietrzamy. Ile będzie w stanie zarobić? Idę jeszcze parę ozdób kupić. Jedno to na pewno. Co jeszcze takiego drugiego mamy? Jeszcze jeden ten taki. Statuły lwa, tak, tak. I chińskie obrazy muszą być w kasynie. Tak, tak. O, jakie śliczne. Lwiątka. Tutaj takie na wejściu, co? Nie będą się blokować o to? Zobaczymy, czy się będą blokować o to. Tak, jak do jaskini lwa się wchodzi tutaj. Tak, tak, wybierz swoją grę. Przepij swoje pieniądze. Chińskie obrazy, piękne. I jeszcze jeden żrandul. Trochę krzywo, ale niech będzie. Dobra, dawać klientów, szybko, szybko, szybko. Gdzie są klienci? Potrzebujemy pieniędzy, szybko. 25 tysięcy, muszę kupić dom, muszę. Bo się uduszę. I pianino, nie, pianino. Najpierw musimy kupić pianino i pianistę. Racja. Racja, to jest ważniejsze niż dom. 4,5 tysiąca plus tam chyba 400 kosztuje najęcie pianisty. No, czyli tam 5 koła będę miał, to robię. Nie, nie da się przed wejściem dać, niestety. Próbowałem już postawić. Co tak stoisz? Wyprostuj się, nie garb się. Czy ja tu już nic nie muszę robić. To jest samożyjący organizm. Osiągnąłem nirwanę przedsiębiorcy. Biznes sam się kręci. Ja tylko wchodzę, przekręcam kluczyk, otwieram wrota i pasuje robota. Dobra, idę po pianino. Gdzie to było? Tutaj? Pianino. Kupuję. O Boże. I pianino. Gdzie to pianino tak ustawić? Kurde. Tak na samym wstępie? Żeby po prostu siedział i grał? Czy tutaj bardziej pod ścianą? Nie, no tutaj centralnie. Tu na środku go damy, nie gra. Pewnie, że tak. Dobra. Jest pianino. Dawaj pianistę. Pyk. Cyk. O, $300 kosztowało. Dobra, pasuje. A czemu nie mogę ich przyspieszyć? Cholera jest to. Może nada za niski poziom albo co? Dawaj tego pianistę, szybko. Chcę zobaczyć, jak on gra. O, idzie. Idzie. Młody Mozart. Zasiadaj. Ale klimacik. Idealnie pasujący do naszego wnętrza. Nie no, teraz to chyba ludzie będą zakochani, nie? W tym miejscu. My winnings were more than I expected. I will definitely come back. The games were diverse, but some experienced technical issues. Oh. The games were very fine. I didn't realize how time flew by. Yes, yes, yes. Very good, very good. Kasynko online? No kasynko online to tysiaka, nie? Tysiaka generuje. Jeszcze możemy 10 koła tutaj wydać, ale... Chyba wolę sobie dom kupić. 25 tysięcy i sobie dom kupić. Zobaczyć jak to wygląda tak ten. I czy możemy udekorować swój dom? O, to jest pytanie. Nikt się nie blokuje, wszystko jest w porządku. Jolanta, uważaj, bo się o rumbę potkniesz. Boże, w tych szpilkach paraduje. Zobacz. Zobacz jak to. Zobacz jak to chodzi. 24 klientów na sali. Pieniądze się same robią. Jolanta tupta, żeby przetasować karty. Tasuj maleńka, tasuj. Tak, tak, tasuj. Bardzo dobrze. Mógłbym za 15 koła rozbudować kasyno, ale nie chce mi się. I tak już mamy dwa razy większą przestrzeń niż u tego, u konkurencji. Właśnie, idę trochę przepić pieniędzy u konkurencji. Znaczy wygrać oczywiście, jak zawsze. Najpierw rulecia. Dawaj na rulecie za 500. Tym razem zrobimy... 500 na 0, bo mnie stać. Proszę bardzo, gram. Jak 0 wypadnie, to chyba wyjdę z siebie, nie? Co jest? Co jest? Jak ja chyba totolotka muszę wysłać? Co jest? 43 koła mamy! I kto mówił, że w kasynie się nie wygrywa, jak się wygrywa? Kurde, ze szczęścia tu chłopa pobije! 43 tysiące! Tak się robi biznes! Nie wierzę!
Nie no, co to chory, aż zaklęcie puściłem z wrażenia. Idę dom kupować, tak o, kurde, idziemy dom kupować. Normalnie, po co chłop, po co komu uczciwa praca, jak można w kasynie wygrywać. Pyk, normalnie zero wypadło, tak o. Ja to czułem, po prostu to czułem. Nawet mogę kupić dom i mogę se rozbudować jeszcze bardziej. No, tak o. Pyk, dom kupiony. Pokaż, gdzie jest ten dom? To jest tutaj, gdzie mam po prostu dom? Nie, gdzie jest mój dom? To jest mój dom? O kurwa, ale hacjenda. Jo cię piernicze. Niczego sobie to kondo. Marmur, łazienki, wszystko. Wanny, zoba. Boże, ale dziwne dekoracje. Czy ja mogę tutaj na przykład... Mam jakieś dekoracje, mogę tutaj na przykład malować ściany? Łe, nie mogę. Ale lipa, nie mogę. Nie no, o, jaki wypas po prostu. Czyli pewnie dekoracje też nie mogę tutaj stawiać. Czekaj, pójdę kupić jakąś dekorację, zobaczyć. Ja pierdziele, nie no, to jest... Ja już wygrałem gierkę. Poszedł do kasyna, postawił 1000 na 0. Graj mi mój młody Chopinie, graj mi! Kurde, nie no, bajeczka po prostu. Bajeczka. Ten ale tutaj nawija, drinki robi. Pa, jeszcze wezmę i w kasynie online Drake'a wynajmę. Pyk. Proszę bardzo, bo mnie stać. Bo mnie po prostu stać. Nie no, nie wierzę. Nie wierzę z tym zerem. Boże, jak ja bym tak chciał w prawdziwym życiu. Choćbym z 1000 razy próbował w prawdziwym życiu, to by to zero nie wypadło, nie? Chyba, żeby była alkoruletka na urodzinach, to wtedy by wypadło, nie? O Boże, to jest życie. Ty, idę to uczcić. Idę to uczcić do klubu. Dawaj mi ten. Prywatne tańce w klubie. Gdzie tutaj to się kupowało? Private Room 2? A gdzie jest Private Room 1? Ty, nie ma Private Room. Czemu jest tylko Private Room 2? Gdzie jest jedynka? Nie ma jedynki. To powinien być tu, naprzeciwko chyba. Może nie jest podpisany. O, jest! $240, wchodzę. No ta się chociaż do pracy ubrała, nie? A ta? $240 płacisz i ty piara ci w dresach tańczy, nie? No nieźle, no nieźle. Warto było. Warto było, najlepiej wydane pieniądze w moim życiu. Egrengolada. Najlepsze kasyno z najszczęśliwszym właścicielem ever. Piękna sprawa. Kasyno online rozwinięte na maksa. Nasze kasyno tam jeszcze mógłbym rozwinąć tam 15 tysięcy i chyba 20 tysięcy. Coś takiego. Ale po co? Jak tutaj tyle hajsu się przewija? Proszę was, nie no, ja tutaj już... Ja już gierkę wygrałem. Wszystko mam odblokowane. Coś jeszcze mogę tu zrobić? Ile kosztuje? $825 podatków. Kasyno online zrobione na maksa. Muzyka, ta. Tych mamy najętych tutaj maksymalnie. Nie ma problemu. Tutaj jakieś tam pierdolety. O, trzeba uzupełnić w barze, bo schodzą driny, schodzą, piją. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Tylko myślałem, że z kolejnymi poziomami to może ten, jakieś nowe gry się odblokują albo coś takiego. Chociaż nie wiem w sumie, jakie jeszcze gry mogą być w kasynie. W kości mam, blackjack jest, ruleta jest, poker jest. Chyba, że tam jakieś różne stoły do pokera, nie? Texas Hold'em, Omaha, coś w tym stylu. No, no nieźle. A, miałem zobaczyć, czy mogę w swoim domu postawić jakieś te dekoracje. Pewnie nie, ale no, no cóż. A mogę dalej spać? Nie, ja będę dalej mieszkać tutaj. A mogę tutaj postawić jakieś dekoracje? O, nie mogę własnego domu dekorować. O, najgorzej. Najgorzej. No cóż, jak to mówią, nie można mieć wszystkiego. Nie można mieć wszystkiego. No i tam kasyno ogarnięte. Gra, wygraliśmy grę, widzowie. Jednym spinem na ruletce wygraliśmy grę. Można? Można, a nawet trzeba. Teraz jest pytanie do ludzi na YouTubie. Czy ta druga gierka, która się nazywa Casino Simulator, czy ona jest lepsza? Czy jest dokładnie taka sama? Pewnie jest dokładnie taka sama, nie oszukujmy się. Ale tu osiągnęliśmy już wszystko. Osiągnęliśmy maksymalny stan kasyna. No mógłbym jeszcze rozbudować, ale po co? Po co mi to? Niepotrzebne mi to jest. Ja już wszystko wygrałem, wszystko odblokowałem. Pasuje robota.